I nagle coś tam hop, zatrybi, tak, że po prostu nie będziesz w stanie się odciągnąć od tego. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zacznę od jednego krótkiego ogłoszenia i zaraz przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. Także ogłoszenie jest bardzo krótkie, ale bardzo ważne w czwartek, w najbliższy czwartek, czyli 25 lutego o godzinie 21 będę organizował webinar. Webinar o Web API i o elementach w Web API, o których nie wszyscy programiści pamiętają. To będzie takie best practices. Dużo teorii, ale bardzo skondensowana wiedza. Także zapraszam. Pod filmem będzie link do zapisów. Zapisy są wymagane, a całość potem będzie na YouTubie. Serdecznie Cię zapraszam. Już w tej chwili 150 osób jest zapisanych, także mam nadzieję, że Cię nie zabraknie. Ale przejdźmy do dzisiejszego odcinka. A w ogóle tu super, prawda? Moja żona dostała ostatnio nową palmę. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo lubię, jak tu się wokół mnie coś dzieje. Jest cały czas oczywiście kot. Teraz będzie jeszcze palma. Myślę, że będzie to coraz przyjemniejsze miejsce do oglądania. Nie tylko dla mnie do siedzenia. No właśnie, ale dzisiejszy temat, o którym chciałem porozmawiać z tobą, to co zrobić, żeby się zmusić do robienia czegoś po pracy, bo jest tak, że w większości mamy jakieś zajęcia. Jeśli studiujesz informatykę, to jesteś po prostu w idealnym miejscu, bo przez cały dzień właściwie możesz być otoczony tą wiedzą, tymi nowymi informacjami i tym wszystkim, co cię faktycznie interesuje. Nawet jeśli na studiach te zajęcia nie są jakieś ultra ciekawe, to mimo wszystko jesteś gdzieś w otoczeniu tego świata IT. Natomiast bardzo dużo osób chce zmienić branżę. W tej chwili pracuję w branżach, które zupełnie nie są związane z IT, natomiast chcą się nauczyć programowania, chcą przejść do tej branży, chcą zostać specjalistami. I to bez względu na to, czy jest to z pobudek jakichś tam zarobkowych, czy może jakichś niespełnionych marzeń z dzieciństwa, to w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi mi w tej chwili o to, że ktoś ma ochotę zostać programistą, ale ma problem taki, że przez cały dzień siedzi w tej swojej robocie i za bardzo nie ma czasu na to, żeby robić cokolwiek innego. Potem wraca do domu, no i jesteśmy tak skonstruowani i wcale się nie dziwię, że po 8 godzinach w pracy po prostu się nie chce. Po prostu człowiek chciałby usiąść na kanapie, włączyć telewizor, wypić piwo, zrobić cokolwiek, tyle byle już się nie uczyć, byle już nie patrzeć w monitor, byle nie wytężać umysłu. Więc w takiej sytuacji, jak właściwie można się nauczyć programowania? Bo to jest też bardzo często dostaję maile od osób, kiedy pytam, dlaczego jeszcze nie jesteś programistą? Dlaczego? Co cię powstrzymuje przed tym? I ludzie mi piszą, a bo dom, a bo coś tam, bo praca, bo nie ma czasu, bo tutaj się buduje jeszcze, bo jeszcze coś innego robię. I jeśli faktycznie jesteś w stanie powiedzieć zupełnie szczerze, że codziennie rano wstajesz o tej 7, 8 i siadasz przed kanapą dopiero około 21, to być może nie jesteś faktycznie w tym momencie na takim etapie, w którym byłoby to możliwe. Natomiast jeżeli mówisz mi, że pracujesz 8 godzin i to cię powstrzymuje przed tym, żeby coś w swoim życiu zmienić, to ściemniasz. Ściemniasz, bo ja doskonale wiem, jak to działa. Sam pracuję 8 godzin dziennie, potem mam czas z rodziną, a wieczorem siadam, nagrywam vloga, nagrywam kurs,
udzielam się w moich społecznościach i robię jeszcze kilka innych rzeczy. Fakt, że ja jestem akurat tak skonstruowany, że nie potrzebuję jakoś bardzo dużo snu. I jak śpię te powiedzmy 4 czy 5 godzin, to jest w miarę ok. I cały czas jestem w stanie działać na dosyć wysokich obrotach. Natomiast jeżeli wracasz z pracy, to na pewno jestem niemalże przekonany, że w większości przypadków będzie tak, że te pół godziny dziennie jesteś spokojnie w stanie wygospodarować. I tutaj dochodzimy do kolejnego problemu. Czasami ta systematyczność jest bardzo ciężka. Już kiedyś o tym mówiliśmy. Jesteśmy często leniami i tego nie zmienimy. I niestety z tym będzie trzeba walczyć. Ale ten jeden raz ta systematyczność strasznie się przyda. To znaczy wymyślę sobie jedną godzinę w ciągu dnia. Konkretną. Na przykład codziennie o 20 będziesz siadać do komputera i pół godziny poświęcisz na programowanie. Nie masz pół godziny? To poświęć 15 minut. I wtedy obejrzyj jeden film związany z programowaniem. Przeczytaj jeden artykuł związany z programowaniem. Napisz kilka linijek kodu, ale rób to codziennie, absolutnie codziennie, bez żadnego dnia przerwy, bo to cię wybije. Bo jak sobie zrobisz przerwę w niedzielę, to potem w poniedziałek, już tam jeden dzień miałem przerwy, to jeszcze drugi sobie zrobię, potem trzeci, czwarty i znowu to rzucisz. A jak będziesz codziennie spędzać 15 minut na tym jednym zadaniu, to zobaczysz, ile tak naprawdę będziesz w stanie zrobić za 2 tygodnie, za miesiąc, bo to nagle się skumuluje w dobrych kilka godzin pracy. I jeżeli nie jesteś w stanie codziennie wygospodarować tych 15 minut o tej samej godzinie, będziesz, bo wiesz, że masz jakąś imprezę, bo wiesz, że masz jakieś wyjście, cokolwiek, to zrób to przed tym czasem. Po prostu zanim wyjdziesz z domu, to przez 15 minut usiądź do komputera i zacznij coś robić. I po pierwsze zobaczysz, że to zazwyczaj wtedy nie będzie 15 minut. Nagle się okaże, że się wkręcisz, obejrzysz jeden, drugi, trzeci filmik, przeczytasz artykuł, w którym będzie podlinkowany inny artykuł i zaczniesz czytać całą masę postów na jeden temat, albo właśnie po prostu usiądziesz do kodu i nagle coś tam zatrybi tak, że po prostu nie będziesz w stanie się odciągnąć od tego kodu. Będziesz koniecznie musiał skończyć daną funkcjonalność i z tych 15 minut zrobi się godzina albo dwie, albo pięć i położysz się znowu spać i następnego dnia będziesz niewyspany, ale i tak następnego dnia usiądź na te 15 minut. I to jest właśnie, wydaje mi się, klucz, ta systematyczność. Systematyczność w nauce będzie taką twoją podstawą. No a potem oczywiście musisz wiedzieć też konkretnie, czego się uczyć, bo jeżeli codziennie będziesz siadać na te 15 minut i przez 10 minut będziesz się zastanawiać w ogóle, co mógłbyś zrobić w ciągu tego dnia, w ciągu tego czasu, no to też nie ma większego sensu. Także pierwsze 15 minut, które zrobisz i zrób je dzisiaj. Dzisiaj jak wrócisz do domu, usiądź na 15 minut i zrób sobie listę punktów. Zrób sobie listę punktów, o których chcesz poczytać, o których chcesz się dowiedzieć. Zacznij myśleć o swojej nowej aplikacji. I to niech będzie to, jeżeli masz tylko 15 minut, to niech to będzie prosta aplikacja. Po prostu chciałbym, żebyś zrobił coś, co będzie skończone. I zacznij sobie rozpisywać po pierwsze tematy, o których chcesz poczytać, po drugie tematy, o których chcesz obejrzeć jakiś wideo tutorial i przejrzyj sobie linki, znajdź te artykuły i nie czytaj ich jeszcze. Jeszcze dzisiaj ich nie czytaj, tylko znajdź, zapisz, dodaj gdzieś do zakładek, tak samo filmy na YouTubie, tak samo jakieś kursy, które odkładasz. Dodaj to wszystko do zakładek i jutro wróć do tego i zacznij po kolei
to wszystko przerabiać. Jak przeczytasz o czymś ciekawym, spróbuj to zaimplementować. Jak masz jakąś aplikację już w głowie, to zacznij implementację. Stwórz projekt, napisz kilka pierwszych linii kodu, niech coś się pojawi na ekranie i już będziesz wiedział następnego dnia, na czym skończyłeś i co będzie dalej do zrobienia. Także trzymam za ciebie kciuki, bo wiem, że to nie jest proste. To nigdy nie będzie proste, ale to jest do zrobienia. Z odpowiednią dozą systematyczności, z odpowiednim samozaparciem do tego, żeby faktycznie to wykonać, na pewno uda ci się. Ludzie osiągali naprawdę niesamowite rzeczy, poświęcając dosłownie kilkanaście minut dziennie na to, żeby codziennie stawać się o ten jeden malutki procencik lepszym. Także trzymaj się. Pamiętaj, żeby się zapisać na webinar, bo on będzie trwał więcej niż 15 minut, ale też warto, bardzo warto na nim być. I daj mi znać, co jutro przeczytasz. Zróbmy w komentarzach całą masę linków, zbiór linków do materiałów, na których inni mogą skorzystać. Do zobaczenia.